Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Przychodzę dzisiaj do Was z taką inspiracją, która też bardzo długo chodziła mi po głowie. Widziałem kilka inspiracji na internecie i stwierdziłem, że fajnie by było, że u mnie na kanale też taka inspiracja w formie takiej karteczki się pojawiła, a będzie to karteczka na, że tak powiem, parapetówkę, na wprowadzinę do nowego domu, na... dla osoby, która kupiła nowy dom, nowe mieszkanie. No różnie to ludzie interpretują, różnie to ludzie patrzą na to. Chciałbym, żeby ta karteczka powstała z grafik, które Wam zaraz pokażę. Przepraszam, że się tak troszkę zawiesiłem, ale chciałbym, żeby to wszystko miało jakoś miało ręce i nogi. Przede wszystkim będziemy pracować dzisiaj na karteczce C6, rozmiar ten prostokątny. Mam tutaj już docięte elementy, żeby było szybciej. Będziemy pracować na tej kolekcji. To jest taka kolekcja, którą kiedyś Crowd O'Clock wydał. Ja gdzieś tak odgrzebałem swoich, jeszcze 12 zł kosztowała. Ladies and Gentlemen. To są takie kolory. Dobierałem, chciałem dobrać kolory, żeby mi pasowało do tych domków, czyli coś w niebieskościach, ale żeby to też nie było takie znowu rażące, bijące po oczach, więc stwierdziłem, że taka kolorystyka, tak jak tu widzicie, taki niebieski i taki szary będzie fajnie do tego pasował. Te grafiki są, już Wam mówię, to są grafiki od Euniki Jedynak, od Artemisii. Ja sobie swego czasu wszedłem na stronę Euniki i tam na stronę jej sklepu i ona ma w swojej ofercie bardzo, ale to bardzo dużo grafik. I tutaj już mam wycięte, ale tak jak tu widzicie, troszkę sobie ten grafik zamówiłem, ponieważ chciałbym też zrobić sobie taki, że tak powiem, dla mnie takie wyzwanie, które pozwoli mi na to, żeby mieć na przykład... No bo wiecie, teraz są kolekcje, gdzie wychodzi papier, wychodzi bloczek z dodatkami, wycinamy dodatki, bierzemy papiery i układamy kompozycję i karteczkę już praktycznie mamy. Tutaj będzie dla mnie o tyle wyzwaniem, że mam tylko na przykład grafiki Euniki. No weźmy sobie na przykład takie wielkanocne. Tak jak tu widzicie, jest ich bardzo dużo, zresztą zachęcam do odwiedzenia strony Euniki, i wielkanocne, i aparaciki, i książki, i listki, i coś związane z pszczółkami, i tutaj na walentynki, i takie kwiatuszki. No bardzo, bardzo dużo tych grafik, tych do wycinania jest. I na przykład dla mnie wyzwaniem jest na przykład, żeby wziąć sobie taką grafikę, na przykład wielkanocną jajka, to są odcienie niebieskiego, i żeby sobie na przykład jakąś kolekcję czy jakieś papiery skrapowe do tego dobrać. Ja nie jestem miks mediowy i ani mediowy, ani nic w tym stylu, więc tak jak na przykład Eunika na swoich filmikach pokazuje na przykład, jak zrobić przy użyciu tuszy na przykład tło do takich tych, no ja się nie czuję w tym dobrze, bo ja, znając mnie, ja bym dodawał, więc na pewno to by całe to tło nadawało się nie do użycia do kartki, tylko do wyrzucenia. Więc stwierdziłem, że sobie zamówię kilka takich grafik i to będzie dla mnie takie wyzwanie, żeby sobie popracować i dobrać taką kolorystykę właśnie pasującą do tych grafik papierów skrapowych. A tak jak widzieliście, no trochę tych, kiedy oprowadzałem Was w ostatnim filmiku po mojej pracowni, no to widzieliście, że troszkę tych papierów mi się uzbierało, więc będziemy sobie też tak wykorzystać i co jakiś czas na moim kanale zapewne pojawi się taka karteczka właśnie robiona, że osobne grafiki i osobne papiery z tej, żeby powstała ta karteczka. Więc tutaj mam te grafiki. Mam też listki od Craft & You Design. Planowałem wziąć też te listki od Euniki, ale jakoś tak kolorystycznie chciałbym, żeby się tutaj coś żywszego zadziało, więc będziemy sobie korzystać z tych listków.
Tutaj mam też wycięte gałązki z wykrojników. Nie jestem do końca przekonany, z których skorzystam, czy skorzystam z tych, czy skorzystam z tych takich troszkę jakby takich wpadających w gałązki winogronowe. To zaraz będziemy sobie układać kompozycję, to na wszystko wyjdzie. No tu mam jeszcze listki, które mi zostały. Mam dwa takie napisy: Dom rodzinny i Mój świat. To są takie grubsze, na takiej grubszej tekturze swego czasu Kraft Oklok wypuścił takie chyba do art żurnali czy do Project Live'ów, chyba coś takiego, takie grubsze napisy. Ja się kiedyś tam w te napisy zaopatrzyłem i waham się właśnie między tymi dwoma napisami, albo Dom rodzinny, albo Mój świat. Bardziej oscyluję za moim światem, ponieważ tak jak widzicie, tutaj są domki na chmurkach, czyli tak jakby te domy były w niebie. Ja to tak interpretuję, że każdy by chciał, żeby jego dom to było takiego, żeby każdy się czuł w tym domu jak w niebie, że to jest jego świat. Dom rodziny, no to jest dom rodziny, to jest dom, z którego no, wychodzimy, który już jest. No, także chyba ten dom rodzinny sobie pójdzie na w odstawkę, więc wykorzystamy sobie ten napis Mój świat. Mam tutaj takie kwiatuszki. One będą nawiązywały tutaj te spodnie. To są sztuczne kwiatki. To nie są kwiatki ani foamiranowe, ani papierowe. To są sztuczne kwiatki kupione w hurtowni takiej, gdzie produkują kwiaty sztuczne. Ale one są tak fajnie tu jakoś pobarwione i jakoś tak, no, jakoś tak fajnie mi spasowały, że one tak mają nie do końca wykończone te brzegi, także one nie wyglądają do końca tak, jakby były sztuczne, tak, takie chamsko-plastikowe, więc tu jest ten kolor niebieski, a będę chciał właśnie tym środkiem bordowym przełamać troszkę kolorystykę tej karteczki i mam też takie dwa elementy metalowe, kluczyk z napisem Love i taką koniczynkę na szczęście, żeby się nowym mieszkańcom domu szczęściło i żeby im się dobrze w tym domu mieszkało. Chciałem to wszystko wytłumaczyć. Mam nadzieję, że to wszystko jest tak w miarę wytłumaczone. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście będę Was zachęcał do tego, żeby na ten w komentarzu potem. Zadać jakieś pytanie, jeżeli coś będzie niejasnego. Ok, nie będę dłużej przeciągał. Zabieramy się za obklejenie naszej karteczki. Muszę sobie oczywiście, to już jest chyba standard i tradycja mojego filmu, że jak nagrywam filmik, to mi się zatyka klej. I muszę sobie jakoś tutaj teraz odetkać. Mam nadzieję, że mi będzie teraz fajnie wszystko tutaj leciało. Bardzo jestem ciekawy Waszych opinii, czy jakoś mi się w miarę udało tą kolorystykę utrzymać, czy to wszystko do siebie pasuje. Sam jestem ciekawy efektu końcowego. Czy ja będę zadowolony z tego, czy ja nie będę z tego zadowolony. Zobaczymy, czy będziemy kontynuować to moje wyzwanie, które sobie postawiłem. Zobaczymy, to mamy obklejone. Wezmę sobie teraz bermatę i zrobimy sobie oczywiście, pójdzie w ruch radełko, jak to sobie znajdę. Metalowa linijka i zrobimy sobie tutaj taki brzeg, żeby troszkę nam tutaj ta tą kompozycję, tą rameczkę sobie taką zrobić. I objedziemy sobie tutaj. Dookoła. I tu jeszcze na górze. Dobra. To sobie odkładamy. To sobie na razie odkładamy. To sobie też obkleimy.
Upadła mi zatyczka do kleju, ale to nic, nic nie szkodzi. Sobie troszkę dźwignę i zobaczę, czy tutaj mam równo wszystko. Czy mi to tutaj wszystko równo pasuje. Odetniemy sobie. Dlaczego ja używam tych nożyczek, jak tych nożyczek nie, nożyczek nie mogę, bo te nożyczki mam do wycinania. Odetniemy sobie kawałek tej bermaty. Widzicie, muszę troszkę za szeroko, ale znowu jak sobie tutaj dokleimy, to będziemy mieć tutaj z góry wszystko nam będzie pasowało, czyli sobie teraz to przykleimy. Tak właśnie jak przeglądałem te grafiki, ujemniki na tam w sklepie, to właśnie wpadło mi ta grafika z tymi domkami i od razu przyszło mi do głowy, że można by było wykonać kartkę z okazji, nie wiem, czy tak nazywać, parapetówka. No, można tak nazwać. Z okazji wprowadzenia się do nowego mieszkania. Coś tam w środku jest w tym kleju, co mi tak tam blokuje. Będę, jak skończę nagrywać filmik, muszę sobie tam chyba ściągnąć ten dziubek i zobaczyć. Co to się tam dzieje. O. Coś mi się tu nie chce trzymać. Dobra. Dobra, jest przyklejone. I teraz będę sobie tutaj chciał przykleić te nasze domeczki. O, tylko to też pójdzie na bermacie sobie to przykleimy. Czy to mi się tutaj zmieści? Troszkę sobie obetniemy. Na pewno się tutaj zmieści jedno, a drugim będziemy sobie zaraz szukać i będziemy sobie sztukować. To się może zmieścić tu idealnie. Wykorzystamy sobie przy okazji wszystkie ścinki. Podniesiemy sobie to tutaj na górze, żeby na ten. I to będę sobie chciał podnieść jeszcze na bermacie. Tak. Czyli to sobie mogę spokojnie. Kiedyś ktoś mi zadawał pytanie, czy nie boję się, że mi to odpadnie, to co kleję na gorąco. Nie. Nikt żadnych, czasem korzystam z takiego właśnie sposobu, ale nikt mi jeszcze nic nie zgłaszał, żeby się coś odklejało i to będę chciał sobie tutaj jeszcze to podnieść na tym. To pójdzie tutaj. Tutaj mam jeszcze takie dwie chmurki, które będę chciał też tutaj sobie wykorzystać, więc ja sobie je też już od razu przykleję.
Tak to ma być. Dom w chmurach, albo nasz niebiański dom, to niech tych chmurek tutaj będzie dość sporo. Dobra, i teraz będziemy się zabierać za układanie. Za układanie naszej kompozycji. I ja będę chciał właśnie tutaj te dwa, chociaż nie wiem, czy najpierw nie przykleję sobie tego napisu, żeby sobie potem wiedzieć, jak sobie tutaj te kwiaty tutaj ułożyć. I chyba tak zrobię, że najpierw sobie przykleję tutaj ten napis. Jak już też nie będę niczym podklejał, bo on jest gruby, więc zrobimy, przykleimy sobie go tutaj. Troszkę, żeby on nam tutaj wychodził spoza tego elementu. Mam tutaj kleszczyki. Tu mi troszkę wystaje jeszcze tego dzióbka, więc ja. No nie wiem, czy ja to właśnie dobrze zrobiłem, bo mi się teraz rozwalił ten kwiatek. Ale nic, tu jest jeszcze takie zielone. Więc my sobie tego kwiatka po prostu. Skleimy. Tu. Może to sobie zrobimy tak, że tego płaskiego, to co nam tutaj wyszło, przykleimy sobie tutaj, a tego sobie tutaj tak pod kątem troszkę dziabniemy, żeby już nie obcinać tych końcóweczek, tylko sobie go tutaj. Żeby za bardzo nam tego napisu też nie zasłoniło. Tak, i teraz sobie weźmiemy te listki, które ja wam pokazywałem. Ten będzie za duży. Tego sobie damy tutaj. Posmarujemy sobie troszkę klejem. Jedziemy sobie tutaj pod tą kompozycję. Tutaj sobie chyba weźmiemy takiego mniejszego. Też sobie tutaj z boku podjedziemy i tutaj sobie chyba damy, też sobie wjedziemy takim, a resztę sobie będziemy uzupełniać listkami. Tak, i teraz będę chciał sprawdzić te gałązki, które gałązki mi tu będą bardziej pasować? Czy te? Ale chyba coś mi się wydaje, że pójdziemy w te. Tak się mnie coś zdaje. Że my to pójdziemy tą stronę.
Mam drugą gałeczkę, którą sobie też tutaj. Przytwierdzimy. Nie wiem, czy to do końca pasuje, ale zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. I tą gałązeczkę sobie też wziapniemy tutaj. I teraz mam takie listki, które też sobie tutaj. O. Troszkę sobie. Tutaj tymi listkami dopełnimy tej kompozycji. Mam więcej tych listków, więc ja sobie je tak troszkę zginam, żeby one mi nabrały takiej przestrzenności. Nie. Listek pójdzie, muszę dać coś mniejszego, o, na przykład to. Tutaj sobie zasuniemy. I teraz będziemy się bawić, będziemy sobie tutaj dokładać do tych naszych. Ja sobie je wszystkie tutaj wysypię, bo być może te sobie gdzieś tutaj ja znajdę jeszcze taki potrójny. Jest potrójny. Na pewno jest jeszcze jeden. Oczywiście włosy z kleju muszą być. Więc ja sobie na pewno poczekam, czy mi tutaj cały czas nagrywa. Mam nadzieję, że nagrywa i nie. Wychodzimy za bardzo. Nie wychodzę za bardzo kadru. I jeszcze jeden potrójny by mi się przydał. Jest. I tym jednym potrójnym sobie ciapniemy tutaj w spód. O. W ten sposób ja sobie to muszę dźwignąć i zobaczyć, jak to się tutaj prezentuje. Te kwiatki są troszkę takie niepokorne, bo nie da się ich tak w miarę ułożyć. Tutaj, czy to nie będzie już za. Nie. Będzie za dużo. Tylko się tak zastanawiam, czy by tu jeszcze nie. Nie wiem, ja może wyjechałem za bardzo z kadru, ale. To sobie damy tu. I tu by mi pasowało jeszcze jedna chyba gałązka pod spód. Tak mi się coś widzi, bo tu jest tak troszkę jakby za pusto, chyba żeby tutaj z tych liściorków coś. Co my tu,
co my tu, jakie tu metody gałązki mamy, chyba żeby tutaj jeszcze taką, nie, to mi tu w ogóle już nie pasuje, ale chyba jeszcze tą gałązkę jedną tutaj sobie wtrężolę. Ona sobie tam siedzi. Muszę to na razie troszkę dźwignąć. Zastanawiam się, czy nie wziąć jeszcze jednej chmurki i tutaj podnieść i na tym może sobie wytniemy tą małą, bo tu mi tak coś jest za pusto. I tą chyba sobie tutaj chmureczkę na tym na tym 3D pasteczce z Bermaty sobie podniesiemy i sobie tutaj przykleimy. Włosów oczywiście skleju co nie miara. I tu mam jeszcze te metalowe, ten kluczyk. Jakby to tutaj coś by tu wykombinować, nie wiem co, tak kombinuję. Momencik, ja sobie muszę się wyplątać z kleju. Muszę sobie wziąć kawałek sznurka. Uwiążemy sobie kokardkę i zobaczymy, jak to będzie tutaj się to wszystko prezentowało, jakby to tutaj pod to jak najbardziej może iść. Tu pod to możemy sobie to tylko tutaj spróbuję włożyć i zobaczymy, czy na przykład, dobra, spróbujmy sobie uwiązać tego
kluczyka tutaj. Zaraz zobaczymy, czy to nam wszystko wyjdzie. Jeszcze jednego guzeczka sobie uwiążemy. Niech ten kluczyk sobie tutaj wisi. O. Czyli mamy sobie tutaj kropelkę tego kleju i sobie po prostu zamoczymy. Nie wiem, nie będziemy chyba tej koniczynki tutaj dawać, chociaż spróbujmy, co nam szkodzi. Co nam szkodzi, tą koniczynkę sobie też tutaj przystawić. Zobaczymy, czy to będzie nam wszystko pasowało. Czy to już, czy to tylko dać jeszcze ten sznureczek? Tak, sznureczek i nie będziemy dawać koniczynki. Trudno. Za dużo by mi się tu wtedy zadziało. A to sobie damy tu i to sobie damy ten sznureczek, niech sobie tutaj o. Niech to sobie wisi. Kluczyk troszkę kluczyka widać. Jest element zawiązany. Wiecie co, nachodzi mnie sobie troszkę pochlapać. Możemy spróbować, co nam szkodzi. Co nam szkodzi, tylko muszę sobie przygotować od razu za świeżej pamięci kawałek bermaty, żeby zakryć napis. Przygotujemy sobie moją podkładkę do chlapania. Mamy bloczek, mamy nie wiem, albo mi się ta farba zepsuła, albo tak dziwnie pachnie. Woda jest. Pędzelek jest. I lecimy sobie tutaj te chmurki troszkę pochlapiemy. Kwiatki też, żeby nam tak troszkę tutaj
Dobra, to sobie odłożymy. Wydaje mi się, że tyle chlapa nie wystarczy. I tak by się prezentowała karteczka na parapetówkę, na wprowadziny do nowego domu, na kupno nowego domu. Taka jest moja propozycja. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dajcie znać, co sądzicie o takim właśnie połączeniu kolorystyki, czy te kwiaty tutaj pasują. Mi to jakoś pasuje, jakoś mi to tak strasznie się w oczy nie gryzie. Fajnie, takie niebieskie tutaj różne. Tu jest inne niebieskie, tu jest inne niebieskie, tu jest inne niebieskie, tu na tych murkach jest jeszcze inny. Także mi się wydaje, że wszystko do siebie fajnie współgra. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za dzisiejszy czas, za poświęcony czas na obejrzenie tego filmiku. Jeżeli jesteście chętni się inspirować, to proszę bardzo. Jeżeli macie jakieś uwagi, to oczywiście piszcie w komentarzach. Ja wszystkie uwagi przyjmuję i staram się dalej nad tym wszystkim pracować. Stałym widzom bardzo serdecznie dziękuję za to, że są, za to, że mnie wspierają, że mnie motywują do dalszej pracy. Nowych widzów oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, do wciśnięcia czerwonego przycisku subskrybuj, żeby być na bieżąco ze wszystkimi projektami, które pojawiają się u mnie na kanale. Zapraszam Was również na mojego Facebooka, Instagrama, linki znajdziecie w opisie. Nie przeciągam dłużej. Taka dzisiejsza inspiracja, taka karteczka powstała. Także tyle z mojej strony. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia w następnym filmiku.